Czołem, moi drodzy, Albatros z tej strony. Dzisiaj przygotowałem dla was jadłospis za 12 zł i nie będzie to jadłospis 1000 kalorii i 50 gram białka. Będzie dużo, dużo więcej. Także jeśli wam się podobają takie materiały, zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję, jakiś komentarz, bo po prostu bardzo mnie to motywuje, jak widzę, że zostawiacie te łapy. Łapki w górę. Cieszę się, że doceniacie moją pracę i wszystkim bardzo dziękuję za te łapki. No i po prostu dzięki temu będę miał motywację, żeby wam pomagać dalej. Także ten jadłospis nie będzie miał 1000 kalorii, bo co to za sztuka ułożyć jadłospis za 12 zł, jeśli będzie tam 1000 kalorii albo 50 gram białka. Wszyscy wiemy, że białko jest bardzo drogim makroskładnikiem, więc podnosi te koszty naszej diety. W tej diecie, w tym jadłospisie, który wam tu przedstawię, będzie prawie 2500 kalorii i z tego będzie aż 150 gram białka. Także widzicie, jest to bardzo dużo, a wiadomo, białko musi się zgadzać, kalorie też. Oczywiście, jeśli tych kalorii jecie mniej, no to automatycznie dieta będzie tańsza. Także ja ułożyłem, powiedzmy, taki jadłospis dla osoby, która waży około 70-80 kg. No i tłuszczy w tej diecie będzie 80 gramów oraz węglowodanów 260 albo nawet 270 gramów. Zaraz wszystko sobie obliczymy i wszystko pokażemy. Także sporo jedzonka za jedyne 12 zł. Tylko u Albatrosa. Często panuje takie przekonanie, że zdrowa dieta musi być droga. A ja dzisiaj obalę ten mit, obalę to, że dieta nie musi być droga. Chyba że jecie same produkty bio-eko, jakieś awokado, winogrono, łososie czy tam krewetki, no to wiadomo, cena będzie wyższa. Na początku wspomnę jeszcze, że te posiłki, które wam tu przedstawię, nie mają wyglądać, tylko mają być dobre, mają być szybkie i mają być tanie. Także przejdźmy do przygotowania posiłków. Pierwszy posiłek, śniadanie, będzie wam potrzebne masło orzechowe albo orzechy jakieś, odżywkę białkową, ja tutaj mam karmel z czekoladą, banana i płatki górskie albo jakieś tam inne płatki, jakie chcecie. No i wsypujemy sobie te płatki do słoiczka, później zalewamy wodą, mieszamy to, żeby te płatki nasiąkły tą wodą. Dodajemy odżywki białkowej i delikatnie ją tam rozprowadzamy. Jak chcecie, to możecie wymieszać ją całkiem z płatkami, ja wolę zostawić tak jak jest. No i do tego wkrajamy sobie banana. Ja zostawiam odżywkę taką, nie mieszam jej, ponieważ później jakoś to tak fajnie, jak są takie warstwy, lepiej to smakuje. No i na to robimy sobie polewę z masła orzechowego. I później to jeszcze możemy posypać cynamonem. Ja tutaj posypuję, żeby nadać taki fajny smak. I tak się to prezentuje. Oczywiście musimy to odstawić na jakiś czas, żeby te płatki nasiąkły. Najlepiej zrobić sobie to na wieczór. Zostawić w lodówce na całą noc. I rano macie gotowe śniadanie, które możecie zabrać wszędzie. Też nagrałem o tym przepis w sumie na moim kanale. Także jak chcecie, to możecie obczaić, ale w sumie tu już macie, wiecie jak to wygląda. No i po całej nocy fajnie wszystko przesiąknie, także smakuje naprawdę zarąbiście i no jest mega szybkie w przygotowaniu, 3 minutki, 2-3 minutki. No i macie gotowy posiłeczek. Jeśli chodzi o makro tego posiłku, wyszło 728 kalorii, 46 gramów białka, 24 gramów tłuszczy i 82 gramy węglowodanów. Jeśli chodzi o produkty, ile zużyliśmy produktów, było to 70 gramów płatków owsianych, 40 gramów białka, 1 banan, czyli około 120 gram i 30 gram masła orzechowego. Koszt śniadania wyszło 3 zł 48 groszy, także mamy eleganckie śniadanko za 3 złote 48 groszy.
kolejny posiłek bardziej na słono. Ten posiłek zajmuje jakieś 7 minut, tyle co właśnie makaron się ugotuje. Wrzucamy sobie makaron na początku do gara, niech się tam gotuje. No i co? Będzie nam potrzebne jabłko, marchewka, będzie nam potrzebna kapusta kiszona na sałatkę, więc ścieramy sobie jabłko, później do tego ścieramy marchewkę i później dodajemy kapusty kiszonej. Fajna taka sałatka, bardzo dobra. Mieszamy, żeby to przesiąkło, dolewamy oliwy. Zaraz wam powiem, ile czego dodawać. No i troszeczkę popieprzyć. No i za ten czas, kiedy tam makaron się gotuje, o, właśnie mi się wylewa, no to wkrajamy sobie jeszcze kurczaka. Ja tutaj już wcześniej sobie przygotowałem. Dodajemy sobie makaron i mamy gotowy posiłeczek. Suróweczka z makaronem pełnoziarnistym. Jeśli chodzi o makro tego posiłku, 642 kalorie, 48 gram białka, 14 gram tłuszczy i 80 gram węglowodanów. Jeśli chodzi o produkty, zużyliśmy 100 gram makaronu pełnoziarnistego, około 22 gram marchewki, 70 gram jabłka, 50 gram kapusty kiszonej, 10 gram oliwy z oliwek i 150 gram mięsa z piersi kurczaka. Jeśli chodzi o koszt obiadu tego drugiego posiłku, wyszło 3,87 zł. Makaron kosztował 60 groszy, pierś kurczaka 2,40 groszy, marchewka 6 groszy, jabłko 21 groszy, kapusta 30 groszy, oliwa 30 groszy. Także same grosze. No i mamy kolejny posiłek. Ten posiłek to jest kolacja. Będą bułeczki, tak zwane prozioki. Też przygotowałem przepis na moim kanale. Jak chcecie, to możecie obczaić. Bardzo fajny, wygodny sposób i bardzo fajnie cenowo wychodzi. Można przygotować sobie takie bułeczki na cały tydzień i później tylko wrzucić na patelnię i macie ciepłe bułeczki. Dwa jajka sadzone chciałem zrobić. W miarę mi to wyszło chyba. No i do tego ogóras, sobie wkrajamy ogórasa, troszeczkę solimy, troszeczkę pieprzymy. Akurat za ten czas buły się robią. Czas przygotowania to jest też jakieś 5-7 minut tego posiłku. Tyle co tam wcześniej musicie sobie zrobić te bułki na cały tydzień, ale to nie zajmuje dużo czasu. Jeśli chodzi o makro tego posiłku, wyszło 582 kalorie, 26 gramów białka, 26 gramów tłuszczy, 61 gram węglowodanów i zużyliśmy 2 jajka, 3 buły, jedna buła ma 50 gramów, 50 gramów ogórka i 15 gramów do tego jeszcze masła, więc cenowo ten posiłek wyszedł 2,75 zł, jajka wyszły 1,20 zł. Te prozioki za sztukę wyszło 1 sztuka kosztuje 20 groszy. Czyli zużyliśmy 3 sztuki, czyli 60 groszy, masło 45 groszy i ogórek 50 groszy. No i kolejny, to znaczy to już nie jest posiłek, to jest przekąska. Ale naprawdę jest sztos mordeczki. Będzie wam potrzebna odżywka białkowa, będą potrzebne orzechy i daktyle albo rodzynki. Kto tam co woli. Ja tu odżywki białkowej używam czekolady z karmelem. Ogólnie to co tutaj robię, to po prostu wyszło coś jak Snickers. Także no polecam i musicie tego spróbować. Wlejcie do tego wody, ale nie za dużo, żeby ta konsystencja nie była za rzadka i rozmieszajcie, żeby to białko się rozpuściło. Fajna przekąska, zdrowa, nie jest jakoś tam tak jak Snickers, nie ma tyle cukru i tak dalej. No i do tego dosypujemy sobie orzechów, rodzynki, naprawdę jest mega. Jeśli macie jeszcze tą odżywkę białkową o takim smaku, to już w ogóle. Więc nie potrzeba wam żadnych Snickersów, wystarczy, że sobie takie coś skombinujecie. No po prostu niebo w gębie, a jeśli chodzi o makro, 450 kalorii, 30 gramów białka, 18 gramów tłuszczy i 46 gramów węglowodanów i zużyliśmy tutaj 30 gramów
gram orzeszków ziemnych, daktyli 50 gram i 30 gram odżywki białkowej. Jeśli chodzi o cenę, 2 złote 21 groszy, za orzechy wyszło 36 groszy, rodzynki 35 groszy i za białko złoty 50. W sumie cały dzień, jeśli chodzi o makro, wyszło 2400 kalorii, 150 gramów białka, 81 gramów tłuszczy, 269 gramów węglowodanów i cały dzień, podsumowując koszty, wyszło 12 zł 31 groszy. No i jak widzicie, nie oszczędzaliśmy tutaj z tym jadłospisem. Normalne były produkty, smaczne produkty, szybkie w przygotowaniu. Mam nadzieję, że film się podobał i zainspiruje Was do planowania diety. Mam nadzieję, że udowodniłem Wam, że dieta nie musi być droga, że można przyrządzić naprawdę fajne, smaczne, szybkie posiłki za niewielkie pieniądze. Także mam nadzieję, że kogoś zainspirowałem. Jeśli tak, jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, będę bardzo wdzięczny. Widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam, Albatros.